A nie, bo klar będę, bo mnie tak, tak mnie... Razi cię? To no, wytłumaczę się najwyżej dlaczego i... Zaraz ja tutaj wytłumaczę. Bo sobie pomyślą, że... Dzień dobry, siemano, siemandero, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w cyklu Polaków gitarowe rozmowy. Przypominam o tym, że jednym z celów patronite'owych w tym momencie jest rozwinięcie tego cyklu, a żeby nie było tylko i wyłącznie tak, że goście przyjeżdżają do Fogowni, ale że... Fogmaster może pojechać do gości. A więc jeżeli macie ochotę wspomóc kanał, to będzie mi bardzo miło i takie filmy właśnie powstają dzięki waszemu wsparciu. Bardzo za to dziękuję. Moim gościem jest niejaki Dario. Cześć. Dario ze Ślepnąc od Świateł. Dario ze Ślepnąc od Świateł. Oślep od świateł i musi siedzieć w okularach. No niestety. Generalnie Darek Piątkowski, zespół Spektrum, kanał Darek Piątkowski. Nie, kanał się nazywa Dario coś tam. Dariusz Piątkowski. Dariusz Piątkowski się nazywa kanał. Tak. Jeden z nowej fali youtuberów gitarowych w Polsce. No bo wiadomo, pierwsza fala to jestem ja, Bazo, gitarzysta, Szymek, Chudy, czyli Guitar Way, Kwadrans za gitarę, a potem jest jeszcze druga fala i jednym z przedstawicieli jest właśnie Darek. Ale zanim sobie przejdziemy do pytań tych takich YouTube'owych, aha, bo te okulary ma, bo nie, że szpanuje, albo to jest jakiś tam jego imidż, tak jak na przykład mój z czapeczką, tylko po prostu tam dostał jakiegoś zapalenia spojówek i rzeczywiście, no go, rzeczywiście jest ślepnąc. Akurat dzisiaj. Od świateł. Powiedz mi taką sytuację, skąd w twoim życiu wzięła się gitara w ogóle? W ogóle. Gitara? No tak w ogóle, no wiesz, jak się zaczęła ta historia z gitarą u ciebie? No, zaczęła się w ten sposób, że moja siostra grała na pudle. Średnio mi się to podobało, ale mojej siostry kolega miał zespół metalowy. Mhm. Ja pochodzę tam spod Krakowa, z takiego mojego miasteczka Sułkowice. I kiedyś, jak jeździłem sobie na rowerze, usłyszałem jakieś brzdąkania. I zajrzałem tam, zszedłem na dół i to był taki ciężki metalowo-roko coś tam. I od tego momentu stwierdziłem, że kurde, fajnie by było może w tym kierunku coś spróbować. Nie miałem pieniędzy, to była chyba 7. klasa szkoły podstawowej. I zacząłem od plumkania sobie na tym pudle. Czyli brałem pudło, nie znałem żadnego chwytu i sobie tak pojedyncze struny palcami jechałem góra, dół. Przyuważyła... O, na przykład. No, no. Jeszcze w międzyczasie, jakoś to były takie czasy, że było jakieś odświeżenie Woodstocku w Ameryce. Był koncert Metalliki. 92 rok, trzecia w nocy, po ten Pepa. Tak. Coś no. Takiego. A który ty jesteś rocznik? Ja jestem 7-8. Aha, no to jesteśmy właściwie równolatkami prawie, no, że. No podobnie. I wtedy to chyba jeszcze komentował tam Man jakoś w nocy. Była Metallica, było chyba jeszcze Guns N' Roses, z tego co pamiętam, Nine Inch Nails na pewno grało. No tam... I no zachorowałem, mówię, muszę mieć elektryka. Aha. Siostra mi tam pomogła trochę, pokazała mi 3 chwyty. No i mogłem zagrać mój pierwszy utwór Białego Misia. To mało metalowo, no, ale... mało metalowo, ale go zagrałem. No. Ale po tym koncercie spodobał mi się Nothing But Smothers. A Nothing But Smothers na początku jest raczej prosty, nie? No tak. Czyli już umiałem tam sam początek. Mhm. No i tak jakoś później... Jeszcze chyba siostra to było, tak. Siostra kupiła mi taką książkę do nauki gry na gitarze elektrycznej. To była książka, zaraz sobie przypomnę, to była bluesowa książka. Czy nie Blues Rock Guitar Workshop Cichońskiego? Tak, Cichońskiego, no, dokładnie. No to... Dokładnie, dwie kasety, kończyła się 8 klasa, wchodził chyba podatek VAT w Polsce, to były te lata. Mama powiedziała mi, że w takim wypadku trzeba, jak chcesz kupić gitarę, póki jeszcze ten VAT nie wejdzie, pojedziemy do Krakowa. I kupimy. I co to była za gitara? Elektryczna. Pierwsza elektryczna. Bo rozmawiamy elektrycznie, a zacząłeś na tej akustycznej po siostrze, tak? Tak, tak. Mhm. Zacząłem tam takie plunkania typowo do ogniska, jak się to mówi. I co to była za gitara ta akustyczna? Akustyczna? Ojejku, nie mam pojęcia. To siostra od kogoś dostała ją chyba, albo nie, babcia chyba kupiła ją od kogoś jako używaną. Ale defil jakiś, coś takiego? Nie wiesz. Nie mam pojęcia, ale koszmarna była. No. Dobra, a ten elektryk pierwszy z tego Krakowa przed VAT-em? Tak, to był elektryk, to był Stratocaster z główką Jacksonowską, tylko nie odwróconą, tylko zwykłą. Mhm. Firma,
chyba krakowska, Magmar, MCMar, coś takiego. Pierwszy raz słyszę. No. Na główce nie miał żadnego loga i ten kolega z tego zespołu pierwszego, kolega mojej siostry, miał bardzo podobną Yamahę. Mhm. Ja sobie kupiłem literki białe i wykleiłem sobie napis Yamaha. Nawet to zdjęcie chyba mam na fejsie. Z tą właśnie pseudo Yamahą. Ja sobie wyciąłem z magazynu Guitar World. Było zdjęcie Chucka Schuldinera z Def i trzymał, wiesz, tego swojego Stealtha. I akurat było tak, że ta główka na tym zdjęciu była mniej więcej wielkości prawdziwej główki. Mhm. Wyciąłem to logo tego BC Richards z gazety i na swojego, to był chyba wtedy Jantar, taką miałem gitarę, nalepiłem to BC Rich. Oczywiście każdy kolega, który przychodził, tak, kurde, masz BC Richa? No. Mówię, no kurde. Made in USA? No jasne, nie. Nie, Made in USA chyba nie dociąłem. Jeszcze nie dociąłeś tego. Chyba jeszcze nie kumałem, że to ma znaczenie, R-ka, nie? R-ka mogę dać, ale wiesz, ale to BC Rich. Oczywiście tam było tak, że wiesz, że struny się nie pokrywały, bo tam na tym zdjęciu też były struny. Tak. Wiesz, a nie było czyste logo, nie? Ale to podobny patent zrobiłem. No. Ale powiem ci, że dużo ludzi się nabrało na to. No. I mówili, o, Yamaha. Czy Yamaha. Nie, no to musi grać, nie? I nie wiem, czy nawet nie sprzedałem tej gitary jako Yamaha tak przez tego wolny to nie przypadek. Tego to nie wiem, to nieładnie. Nie, żartuję. To bardzo nieładnie. Nie, to były jakieś kwoty rzędu, to były wtedy miliony, nie? Aha. Ona nowa kosztowała 2 miliony, chyba 250 tysięcy. No. To później już komuś ją dałem i ktoś tam jakoś to wziął. A wzmacniacz w takim razie? Wzmacniacz. Od razu ze wzmacniaczem poszło? No, wzmacniacz był tej samej firmy. Mhm. MCMar to była tak, Magmar czy MCMar to się nazywało. Pierwszy raz w ogóle krakowska słyszę. Firma, mówię. Pierwszy raz słyszę. To było coś z Krakowa. Ja to kupiłem w Krakowie. Krakowie były takie pawilony Gigant. Mhm. Nie, to nie, no, no. Nie znam. No. Nie i wiem. Tam był taki sklep muzyczny i to było niby 50 W. To miało chyba bardziej 10 W, bo 5 W. 50. Aha. Głośnik U8. Przester a la Overdrive, ale. Nie, przester a la Fuzz może. O. No dobra, to jak sobie poradziłeś z przesterem? Od razu jakąś kosteczkę? Tak, od razu. Była piękna kosteczka, która nazywała się Koda Trash Metal. O, różowa. Kurde, Trash Metal bez H oczywiście. Tak. I jak tą siarę usłyszałem, mówię, to jest to. To jest to. Środek na zero. Tak, środek na zero, bas w górę. I jedziemy. Czyli klasycznie, no. Właściwie myślę, że jest to historia wielu z naszych widzów w tym momencie i nie jeden tak to właśnie przeżył, jak ty i ja. No, ja miałem akurat nie Kodę, tylko miałem lepszy, bo miałem Exara. Uh-huh. Exar był chyba trochę lepszy, nie? Miałem Exara Metal, którego musiałem, sprzedałem pół kolarkę, żeby go zakupić, takiego czarnego metala Exara mam. Ostatnio jakiegoś takiego podłączyłem. No to straszne to były początki. No. Teraz młodzi ludzie lub w ogóle ktokolwiek chce zaczynać, bo to wcale nie muszą być młodzi ludzie, którzy zaczynają, mają no jednak dużo łatwiej. Dużo lepiej, dużo łatwiej. Sprzęt jest jednak przyjemniejszy i nawet za 150 zł w tym momencie można kupić fajną kostkę przesterowującą, no która nie psuje. Dokładnie. Nie gra w całym, że tak powiem, spektrum graniowym. No dobra, a pierwsza kapela jakoś jak to wyglądało? No bo na pewno spektrum nie jest swoim pierwszym zespołem. Jeszcze ci powiem, no pierwsza kapela to była właściwie w tym czasie, co miałem tą Yamahę. Mhm. Pierwsza klasa szkoły średniej w Myślenicach. Jaka była nazwa tej kapeli? Ciężko mi powiedzieć, chyba. O, wiem. Nie było nazwy, a jak trzeba było zagrać koncert, trzeba było szybko wymyślić nazwę. Wenner's Man? Coś takiego? Aha. Wennercy? Aha. I co to niby znaczyło? Jakaś taka głupota, wiesz. Cokolwiek, żeby było. Aha. I co to była za muza? I to graliśmy covery Judas Priest, Metallica, Black Sabbath. Mhm. W dwuosobowym składzie, w trzyosobowym składzie, z wokalem, bez wokalu. Ale perkusista był? Był. To ważne. Był perkusista, na początku był perkusista śpiewający. O Jezu, z najgorsze, co może być. No, później jakoś to się rozpadło, bo wtedy musiałem, próby były w Pcimiu. Aha.
Także kończyłem. Ja mam tą chorobę, czy my w ogóle mamy włączony mikrofon, ale mam. Masz, no zawsze mam tą chorobę. No, można lajka zostawić pod filmem, bo jednak włączyłem mikrofon. Słychać. Więc nas słychać, więc nie jest na 30%, jest na 45%, a jak ktoś nie subskrybuje, a na przykład subskrybuje ten kanał już, do czego też namawiam, to jeśli weszliście tutaj przez przypadek, bo oglądacie Darka, to możecie zacząć subskrybować również mnie. Dokładnie. Subskrybujmy się. Tak, wzajemnie sobie pomagajmy. Tak jest. No dobra, no i co? Jak koncert gdzie? Na jakiejś akademii szkolnej? Słuchaj, to był koncert, który nie doszedł skutku, bo się rozchorowałem. No. A, no dobra. Ale jak mówiłem, próby były w Pcimiu, kończyłem w piątek lekcje w ogólniaku w Myślenicach i pakowałem gitarę, jechałem do Pcimia, do Goku, no i tam graliśmy może z pół roku? Mhm. Nie dłużej, to się jakoś rozpadło samoistnie. Dużo tych kapel w twoim życiu się przewinęło? Jakoś tak, jak to wyglądało? Wiesz, to stosunkowo niedużo, bo później ten zespół, co ci mówiłem na początku, co mnie zainspirował, ten kolega mojej siostry, Adam Frączek, pozdrawiam serdecznie, zadzwonił do mnie, czy nie chce przyjść na przesłuchanie. Bo ja go widziałem w każdy dzień, jak idzie z pracy. To był jakiś taki mój pierwszy idol gitarowy, tak? Bo to gitara elektryczna, mocne brzmienie. I wtedy, kiedy on przechodził, to ja otwierałem okno i grałem. I on tak patrzył, kto tam gra na gitarze? I chyba jakoś tak pokojarzył i zadzwonił do mnie. No i to wtedy było dla mnie coś takiego. No, w tym zespole PSA, publiczny striptease Anioł, się nazywa. No, pograliśmy tam też z pół roku, bo chłopaki się pożeniły. Koniec działalności. To tak jest właśnie, że koniec działalności. No. Wejście w tak zwane dorosłe życie rozwala kapelę. Nie? I mało kto przechodzi. Ale można pogodzić to sobie. Jak się no oczywiście, no, dobrze są osoby, które to prowadzą, wiesz, przez lata. No, wiesz, no, Lica chociażby, który ma 70 tysięcy wnucząt i 40 tysięcy dzieci. A gra w 6 tysiącach kapel, także wiesz. A wiesz, słyszałem ostatnio, to ponoć ma największą ilość dzieci na świecie. No. Mick Jagger. No tak, ale on niektórych może nie wiedzieć. Nie? No, może nie wiedzieć, raczej. Myślę, że te dzieci mogą też nie wiedzieć, a bardzo by chciały pewnie wiedzieć, tak naprawdę. Ta. No dobra, jak grałeś wtedy, dobra, dostałeś się do tej kapeli, do tego PSA, tak? Tak. No to już nie mogłeś na pewno grać na tym małym wzmacniaczyku, tylko musiało się pojawić coś tam gdzieś lepiej, bardziej jest, i tak dalej. Nie miałem wtedy wzmacniacza, nie było mnie stać, bo miałem tego McMahon, był za słaby, no bo tam grali na Eltronach. Główka plus kolumna Elton, to wiesz, to nie pogadasz. To, nie? Wszystko to znam. No. Zęby bolu. I wpinałem się do wzmacniacza lampowego, jakiegoś handmade'a basowego. A, no to klasycznie. Bo bas na Eltronie nawet znośnie chodził, tak więc sobie basista grał na Eltronie, a ja sobie na tym... I tą kosteczką tego... I tą kosteczką też później metalem? Wymieniłem tego thrash metala, wymieniłem na death metal. Czy jeszcze gorzej? Tak, dokładnie, ale miał więcej gałek. Jedyna koda, która się nadawała do czegoś, to był rocker. Taki był przester rocker, tak? Od kody i po prostu był zawodowe brzmienie. Jeśli ktoś gdzieś ma rockera, to nie sprzedawajcie, grajcie. Naprawdę zawodowe brzmienie, takie ale taki Shredmaster, taki wiesz, tam jednej gałki brakowało w stosunku do Shredmastera, a on był taki, że naprawdę to było to prawdziwe takie brzmienie. Ale jako dopałka, czy jako sam przester? Nie, normalny, jako przester na czysty kanał, wiesz. Prawdziwe takie fajne takie brzmienie, jak gitara powinna brzmieć, to był ten rocker, nie? I to był chyba jedyny z tych tanich, który się do czegoś nadawał. Czyli generalnie na razie to są wszystko i cały czas ta sama gitara, tak? Tak, cały czas ta sama gitara. I zespół się rozpadł i później były wakacje, chyba 98 rok. Mój sąsiad, Paweł Niedźwiedź, pozdrawiam, ksywa Smalec, słyszał też, że ja gram na gitarze. Nie miał gitary, od kogo się pojeczał, przychodził do mnie, sobie grał na tym pięknym Magmarze. W pewnym momencie wziął sobie na raty, czy mu ojciec poczuł, że nie pamiętam teraz, Gibsona SG. O kurde. W 98 roku w Krakowie wziął. O kurde. Jak pamiętam cenę chyba, 2,5 klocka. No. Tylko, że to wtedy było inna przebitka. No, dobre trzy pensje takie mogły to być. No.
98, bo tak się z 800 zarabiało mniej więcej. Ale w takim normalnej pracy jakiejś tam zwykłej, nie? Ale wiesz co ci powiem, no super gitara wszystko, ale nie miał dalej wzmacniacza. Aha. Wiadomo, lepiej to brzmiało od mojego MacMara, ale to jakoś, no... Ograniczył tą gitarę. No, zdecydowanie. Była lepiej zrobiona, na pewno była wygodniejsza i manualnie tak. Była lepsza też. Nie? I za jakieś 3 miesiące kupił sobie Marshalla Wall State setkę. Aha, VS100, no. Tak, VS100. I to już tak zagrało, że ło. I zaprosił mnie na próbę. Jeszcze wtedy tam był wtedy perkusista, Radek Moskal, pozdrawiam. Później stał się wokalistą. I tak, można powiedzieć, powstało może nie Spektrum, ale pierwsze takie przed Spektrum. No. Mm-hmm. To jeszcze było, nazwa chyba była wtedy Hand of Doom, czy jakoś się to nazywało. Dokładnie. Ale... Tam powstały chyba ze 3 kawałki Spektrum, no. Mhm. No można powiedzieć, później były i ten skład teraz Spektrum jest podobny do tego, jakoś to, czy też się to w tym momencie z tego składu to są 2 osoby, ja i basista. Wojtek Biela, pozdrawiam. Mhm. No. No dobra, to ten Valve State, od kolegi, ale to ty na nim grałeś? Nie, ja grałem na tym MacMarze dalej. No dobra, to kiedy się w twoim życiu pojawił porządny, normalny, fajny wzmacniacz? Porządny, normalny, fajny. No, to no dobra, no, tak, no powiedzmy takiej klasy tego Valve State'a na przykład. No tak? To nie, no to takiego to już później. No nie wiem, czy to był klas troszkę może gorszy. To był GA100. LDM-a. LDM. Mhm. No, na głośniku Celestiona. Mhm. To był nawet niezły był ten piec, ale on był miał przepalony głośnik i haczał trochę. No. Czasami się tam coś GA100 odzywało. To jeszcze był taki kiepski. Myślałem, że powiesz, że VGA160, nie, bo to już był, ale to wiesz już był co, dobry wzmacniacz. Ale nie? Z tym death metalem, z tym to chodziło. Tak? Nie, no nie chodziło. Ale mi się wydawało, że chodziło, było głośno. Aha. Nie przebijałem się totalnie, oczywiście. Ale nie, przypomniałem sobie. To był Laney. Laney też jakiś odpowiednik tego Marshalla. TF-300. Czyli z lampą. Chyba tak, tylko nie, 320 był dwugłośnikowy. Mhm. Taki bardzo ciężki Laney. To fajny wzmacniacz to jest. Kurde, takie początkowe granie to jest, ale wiesz, to jest fajna rzecz. Nie miał coś środka u mnie. Aha. Miał tylko bas i górę, kurde. Nie wiem, coś... Albo ja wtedy wycinałem ten właśnie środek. A przez ten już wtedy używałeś tego pieca, czy używałeś jeszcze cały czas tego death metal? Kupiłem sobie Zuma 700, ile tam było? 5? Aha, 707. 7 może. No. O, i wersję drugą pamiętam. No i tam były już fajne rzeczy. Czyli, czyli cały czas wszystko w ogóle, wszystko źle. Wszystko źle, no dokładnie, no wszystko źle. No, multi-efekt. Później Digiteka RP300. No to też. No, nie, no, generalnie to ja tak się śmieję, że multi-efekty zaczęły grać tak mniej więcej 5 lat temu, nie? No, tak, zdecydowanie. Tak ostatnie 5 lat to jest tak, że o kurde, nareszcie na multi-efektach można grać, nie? No, zdecydowanie. Chociaż rzeczywiście jak wychodził Boss GT8, to wszyscy się jarali, jaki to on nie jest fajny. Tak. Ale jak sobie teraz podłączymy, przepraszam oczywiście wszystkich, którzy posiadają Bossa GT8, ale jak sobie teraz podłączymy Bossa GT8, no to już tak, no, czegoś troszkę, tam brakuje jednak. Nie? Więcej niż czegoś. No nawet. Ale wtedy to był sztos, nie? No dobra, teraz grasz na Kemperze, ale czy przeszedłeś tą drogę od tego Laneya, czy tam od czegokolwiek? Tak, czekaj. Wiesz, taką przez wzmacniacze? Czy tak, na przykład te multi-efekty cię skierowały do tego, że jednak poszedłeś cały czas multi-efektową? Tak, no później wymyśliłem sobie poda XT Live. Aha. I próbowałem go łączyć też... a nie, pod był... Nie, wiem co później zrobiłem. Później zamówiłem sobie pierwszy normalny wzmacniacz, można powiedzieć. No. MG Fantmas od Marka. No. Czyli polska konstrukcja. Tak, do tego była promocja na kolumny Labogi. Aha. To można było za 1000 złotych podwilą Laboga na V30 sobie kupić. No to bardzo tanio. To tanie już było. Tanie już było. No. I to fajnie grało, można powiedzieć. I wtedy jeszcze próbowałem, jak tą lampę kupiłem, próbowałem tego XT, ale to nie grało. Bo ja z tego
A w końcówkę jakbyś się wpinał, to mogłoby trochę grać, próbowałem, nie? Ale ten pod tak tnie brzmienie, że ten sam czysty sygnał przepuszczony przez tego poda to jest tak zdegradowany, że to bez sensu to do lampy pchać. Mhm. I grałem w zasadzie bez dopałki na tym MG Phantomie. No i co? I nagle odkryłeś, że o kurde, teraz mysły, miałeś tego takiego, ale wieś, się skurzali tego, na mnie. Tego Batmana, który tego slapa na ryj daje w ale tym memie. Ale się skurzali na mnie wtedy, bo kolega już wtedy był inny gitarzysta, ale też grał na Wall State setce i ja go tą lampą go miażdżyłem. No, ja mu tłumaczę, lampa musi brzmieć, musi być rozkręcona, ale no było słuchać chyba tylko mnie. I też jakoś, ale to jeszcze troszkę wcześniej, wymyliłem wiosło. No właśnie, no bo to też, no, tak miałem się właśnie zapytać. Tak, bo to wiosło też cały czas nie było to samo. A masz tą pierwszą gitarę cały czas? Nie. Nie, ale, no właśnie, ale wiem, zawsze, wiem kto może mieć. Aha. No, w Krakowie gość chyba ją ma. To jest taki żal zawsze, ja żałuję, że swoje tam te pierwsze gitary sprzedałem, nie? I ojciec mi kupił, ale to było jakoś chyba 99 rok, Ibaneza RG270. Mm-hmm. Co, lepiej było niż ten Magmar? No, zdecydowanie. Przede wszystkim wajcha była. Aha. No. A rozstrajała się? No. Jak nagrywaliśmy pierwsze demo, bo w 2001 roku, to cały czas żonglowałem mikrostrójkami i zmieniałem struny. No, ten mostek tam taki sobie. Ale się udało jakoś nagrać i jako tak, bo to brzmiało, mm-hmm. Można powiedzieć. I co, i zacząłeś tej gitarze grzebać, wymieniać przetworniki? Tak. Czy raczej skąd wiedziałeś? No, nie wiem, jakoś tak, wiesz, znam te historie tak. Wszystkie, no, wiesz. Te pick-upy tam były średnie trochę, no. W tej gitarze średnie. Moim w ogóle zespołem numer jeden to była zawsze Metallica. No to tam... Ja myślałem, że Vader. Też, ale pierwsza była Metallica. Mhm. Miałem taki duży plakat Hetfielda z Exploderem. Ja i tak popatrzyłem na tej gitarze, jaki tam jest znaczek. Chyba EMG. Powiedziałem, że muszę mieć ten przetwornik. I kupiłem. Przez chyba Allegro już wtedy było. 81. I wstawiłem 81 do tego Ibaneza i to połączyłem z pasowami. Mhm. Oczywiście różnica sygnału to był kosmos. No to jak się gra, ale grało. Ty wie tylko, no to gra, nie? No doszło siarki, doszło środka. Powiem ci, że... nie wiem, czy było lepiej. Inaczej było. Mhm. No. Później już do tego stopnia wymieniłem przetworniki w tym Ibanezie, że miałem same EMG. Miałem jeszcze SK, bo tam były trzy przetworniki. Mhm. Wahamaker, jeden single. I 8.5 miałem pod grywą. To bardzo ładny zestaw, nie? Tak. I się śmiali ze mnie, że wartość przetworników przewyższa wartość gitary. No z reguły tak. No. W pewnym momencie z reguły do tego to dochodzi, nie? Tak. I wtedy weszła chyba do Polski firma LTD. Mhm. I mój idol gitarowy Keck Hammett. Ja zawsze chciałem mieć jego wiosło. I było takie LTD M400. Mhm. No i zamówiłem tą gitarę. Ale M400 nie w wersji hammetowej, tylko nie, samo jako w takiej zwykłej wersji, bo na hammetową nie było stać wtedy. Gryf przez korpus? Tak, gryf przez korpus, gryf bardzo gruby. Tak jak z tego Ibaneza przeszedłem, to no, bardzo mi się ciężko grało. Miałem taką 350, bardzo żałuję, że ją sprzedałem. Jedna z takich, też M350, też właśnie z gryfem przez korpus, no. Takim z lat tam 90. Bardzo żałuję, że tą gitarę sprzedałem. Chociaż miałem z nią takie jazdy, że mi się podobała, mi się nie podobała, podobała, nie podobała, ale jak ją sprzedałem, to stwierdziłem, kurde, bez sensu, nie? No. Jakby człowiek wiedział, co, to by zostawił sobie. No wiem, no to parę gitar tak przepuściłem, jakiegoś tam Tokaja, Silverstara na przykład bardzo żałuję, bo to był najlepszy Stratocaster, jakiego w ogóle w życiu w rękach miałem, nie? No. Fendery nigdy tak nie zagrały. No dobra, i co, i w tym M400 też wymiana przetworników, czy tam już się coś, nie, tam już było poważnie? Nie, w M400 to już nie było od razu EMG? Tak, było. No, EMG 8.1, 8.5 z tego co pamiętam, ale no strasznie niewygodnie mi się na tej gitarze grało. Coś, kurczę, nie wiem, czy profil tej deski, ta ręka, no nie wiem, gryf wiadomo był grubszy, mhm. I takie C było bardziej, nie. No ja pamiętam, w tym 350 to też był taki, tak. Kołek był raczej, nie? I pamiętam, że później, no co ja później wymieniłem?
dobre pytanie, bo ja miałem gitar naprawdę bardzo dużo, ale... Na pewno miałem więcej. No wiem, ma więcej, ale spoko. Bardzo dobrze, że masz więcej. Nie, tak, mówię, dlaczego musiałem to powiedzieć. Czekaj, co ja miałem później, kurde, po tym? A nie wiem, czy właśnie nie tego. Tak. Później był ten popcorn chyba właśnie. Aha. A no właśnie, bo to jest ciekawa historia, że kupiłeś gitarę od popcorna Gibsona Flying V z płytką Mirror, tak? Tak. Czy tak, czy nie do końca to tak było. Ja tą gitarę znalazłem na Allegro. Wysłałem do moich kolegów z kapeli i właśnie się ta gitara spodobała. Aha. I on powiedział, że ją kupi. I pojechaliśmy do Poznania. Pozdrawiam Popcorna, było zajebiste spotkanie i Wojtek kupił tą gitarę i wtedy nas zaraził fałkami i wtedy już następny dzień chyba, nie, w ciągu tygodnia był chyba zaraz rock and rollu chyba, raty, proszę bardzo, jedną sztukę, ebony, flying V, jedziemy, o, bo właśnie też fanem jestem Acidów, no bardzo. I wtedy to było naprawdę fajne brzmienie. Z tym Fendmesem to dawało, aczkolwiek pojawiła się... Ale tam już były pasywne przetworniki. Tak, pasywne. A w tej popcornowej? Też. Bo popcorn te same. Lubił wymieniać. Tam jest chyba 500 i 480? Z tego samego. Tam jest ceramik jest chyba przy gryfie. A tam gitarę ten twój kolega cały czas ma? Tak, mają. Nawet zrobiłem z nią filmik, tam jest na moim nie chcesz sprzedać? Kanale. Nie sądzę. Nie sądzę. Jeszcze ma tak samo basik Titusa. Tak? Który? No, jaki? Ten taki z tą taką flagą. Flagą Wielkiej Brytanii. Sterlinga. A. No. O, dobre. Kupił jakiś czas temu. To niezłe, dobre, fajne. No takie właśnie, takie rzeczy to są bardzo, bardzo no, przyjemne. On nie? jest wielkim też fanem Acidów i cały czas myślimy, że może kiedyś się zbiorą jeszcze, nie? No. Ja nie mogę się wypowiadać. Ja też. Coś tam wiem, ale nie powiem, jak to mówił naczelnik więzienia. Nie jesteś upoważniony do powiedzenia. Jestem upoważniony. Znaczy nie, no podobno tam coś się dzieje, no. Powoli. Podobno się coś tam dzieje, więc nie było ogłoszonego oficjalnie, że się coś porozpadało, więc zespół teoretycznie cały czas istnieje, tak? Nic nikt nie powiedział, że no dokładnie. Więc zobaczymy, co będzie. No. Na pewno byłoby fajnie, jakby się jednak zgadali, no ale teraz na przykład Flapjack nagrywa płytę, więc myślę, że będzie... Że i będzie, chyba to zażarło, bo tam... Będzie ogień, myślę. Widziałem jakieś filmiki z koncertów, to fajnie było. Ja byłem na koncercie, no to powiem ci, że... Zażarło, nie? No, poczułem się tak dobre 25 lat młodszy, nie? Super. Wiesz, taki wehikuł, fajny wehikuł czasu, nie? Zobaczymy, co tam nagrają nowego. No wiadomo, bez Guzika to nie będzie to samo, ale przynajmniej będzie coś może ciekawego. To jak Pantera, nie? No też. Tutaj to już jest, bilet mam, kupiłem, no bo koncert jest w Łodzi, więc wiecie, daleko nie mam, wiesz, pieszo się przejdę. Natomiast czy to jest Pantera? No. Ja tam cały czas słyszę Zaka, no co... To nawet nie o to chodzi, no ale w ogóle tak wiesz, no dlaczego się chociażby jeszcze jakby Vini żył, nie? I wtedy się mogli zgadać, ale on powiedział wtedy w paru wywiadach, że to w ogóle jest temat całkowicie zamknięty i on sobie tego w ogóle nie wyobraża, nie? Dopiero Vini musiał umrzeć, żeby ta Pantera, wiesz, no nie, no ta Pantera to jest akurat dziwny temat, nie? I tak, no mówię, no kupiłem ten bilet, chcę iść na ten koncert, ale nie traktuję tego Rozumiem. Tak do końca jak Panterę, nie? Ale chłopaki już tak, nie wiem, chyba od trzeciego koncertu, jak tam patrzyłem po YouTubie, to naprawdę fajnie to brzmi. Tak? No, no może. No zresztą nawet teraz to Rex przecież nie gra, bo zachorował, nie? Więc tak. Jakiś tam gościu... Właśnie też widziałem, patrzę, basista się to zmienił, no. Znaczy nie, zmienił się chyba tylko na chwilę, bo on ma, podobno ma COVID-a, tak? Więc tam na chwilę się tylko zmienił i wiesz, jak wyzdrowieje, no to niby wróci, ale to też na przykład powinno już być tak, chociaż, że... Na ten czas, na miesiąc przekładają ten koncert, a nie tak, no bo to, wiem, no już tam wtedy został tylko Anselmo, no. No nie, no dla mnie taka, wiesz, to nie jest Pantera, no. Nie jest Pantera, no, ale idea jest bardzo zobaczyć. Miło, że no jest tak, coś takiego. No, wiesz, oni tam podobno cały czas gadają, nie, to wiesz, wszystko dla Dimebaga, wszystko dla Winiego, tak, wiesz, tak. Respekt, no ale jest to jednak dziwne. Czekaj, zmienimy sobie taśmę. Jedna z drugim.
Słuchajcie, złośliwość rzeczy martwych. 20 minut tego wywiadu poszło się razem z baterią. Chędożyć się poszło. Powtarzamy. Więc spróbujemy powtórzyć ten klimat. Każdy z nas pamięta, co przecież powiedział, nie? Pamiętasz, ja pamiętam, co ty powiedziałeś, ty pamiętasz, co ja, to teraz ty zadajesz pytanie, ja za ciebie odpowiadam. Dobrze. A jakie było to pytanie? Zamknęliśmy temat na gitarze VC. Tak. Zamknęliśmy temat na tym, że przesiedliście się na V-ki, ale tak. Ja bym się chciał dowiedzieć czegoś, bo teraz tak, też chyba rozmawialiśmy o tym, nie wiem, czy już było wcześniej, czy nie, o tych cyfrach. I nie wiem, kiedy powiedziałeś o tym, jak powtórzymy jakieś tematy, to przepraszamy, ale pójdziemy potem ciągiem. Mówiłeś o tym, że wzmacniacz nagle sobie kupiłeś lampowy. Tak. Nagle zaczęło cię być słychać. Zacznijmy sobie od tego. Mówię, jak gdzieś się zazębiamy z czymś tam, no to trudno. Czyli generalnie wzmacniacz lampowy był rewolucją w kapeli. Tak jest. Rewolucją dla mnie była rewelacja, bo była mega słyszalność dla mnie. Troszkę denerwowałem moich kolegów, bo się nie słyszeli. No i później mój kolega z zespołu, tak jak mówiłem wcześniej, grał na Marshallu, tym Wall Street setce. Słabo się przebijał z tą moją lampą i wynalazł firmę taką z Warszawy, Bash. Aha, Bash. No tak, też w pewnym momencie na forach różnych literowych. Tak, tak. I zamówiliśmy dwa Sidewindery MK4. Plus chyba coś takiego. Mm-hmm. I po jakimś roku pojechaliśmy po nie. Czyli rok czasu było oczekiwanie, tak, na zamówienie? Tak, tak, tak. Grubo, no. No bo wtedy to było bardzo popularny wzmacniacz i tam pisali, że wręcz mesę zjada na śniadanie, a lampy tańsze, a coś tam. I no. Mieliśmy dwa takie same, różniły się tylko gałkami. Ja miałem czarne, kolega miał srebrne. A grały tak samo? Tak. Na początku tak. A później coś mój, nie wiem, szybko lampy padały na preampie, powiem ci. O, to też dziwne, bo lampy na preampie padają raczej rzadko, no nie? Właśnie, tam chyba ze dwa razy wymieniałem i później już stwierdziłem, że chyba się może go pozbyć, bo mnie to wkurza. Ale przez jakieś 2-3 miesiące grały tak samo, a później już mój gorzej. Mhm. Ale to było brzmienie Ever, to było brzmienie AC Drinkers. Mhm. Prawie. A to no bo flamingi. To były jakieś kopie mesy rzeczywiście? Kopie mesy, tak. Mhm. Kopie mesy dualki, może z tą różnicą, że nie trzeba było tego dopalać. Bo to miało tyle gaina, tyle siary, że nie musiałeś tego dopalać. Taka mesa odmulona. Mhm. Bym no powiedział, troszkę mniejsza dynamika, dużo więcej szumów, powiedziałbym własnych. Trafło tam tak warczało, że o. Ale co tam, jak się rozkręciło, to nie było tego słychać. No. Jak grałeś, to też nie było słychać. No dokładnie. I to wtedy było zawodowe, naprawdę brzmienie, można powiedzieć. No dobra, ale teraz nie grasz na wzmacniaczu. No tak, teraz nie gra na wzmacniaczu. Później miałem wzmacniacz świętej pamięci pana gitarzysty z Pantery. Aha, kranka jakiegoś? Tak, kranka, no. Krankenstein z plusem. No. To jest duża różnica, bo on jest na innych lampach. Jest na KT88. Z takich tych wielkich bulwach. Wielkich bułach, no. Które mają wycięty środek i więcej mięska takiego i są dynamiczne mega i coś tam, coś tam. I ten wzmacniacz tego Basha nam się wydawał na początku, że wpierdzielił. Z tym, że on na początku można było na nim grać bez dopałki, a z czasem podobnie jak te lampy się zdegradowały, to już kombinowaliśmy z dopałkami. I tak jakoś później pytałeś się o tą cyfrę. Kiedy ta cyfra weszła? A! Mój kolega Bartek Jaśkowiec pojechał sobie do Warszawy po Kempera z końcówką. I jak wracał, to zatrzymał się u mnie w Kielcach. Jak podpiął tego Kempera, wtedy miałem poda go, no to następnego dnia ja pojechałem do Warszawy. Po Kempera. Po Kempera. No. Z końcówką też.
I co, używasz do tego kolumny gitarowej, czy kolumny FRFR? Na początku używałem gitarowej na V30-kach, taki Buzaro podwójnej o oversize, ale zaczęło mi czegoś brakować i postanowiłem sprawdzić szerokopasmowej. Chciałem kupić te Kemper Con, to są dedykowane głośniki. Były jakoś niedostępne wtedy, to było jakoś rok temu. I zacząłem czytać amerykańskie fora i znalazłem głośnik Celestiona, co niby jest rebrandowanym tym Noconem. Tam się różni minimalnie, może cewką i inny kolor. I zamówiłem te głośniki, V30 się im jeszcze wtedy spaliły. O. No, przez przypadek, tak, że miałem dodatkową motywację do wymiany głośnika. Jak wpiąłem, no to stwierdziłem, że to jest dużo lepiej. Ale jak grałeś na V30, to wyłączałeś symulację kolumny z Kemperza. Tak, potem włączyłeś symulację z Kempera i na szeroko pasmowej kolumny i zaczęło gadać. Zaczęło gadać, plus jeszcze pojawiły się mi dużo więcej opcji, bo miałem tam parę dziesiąt impulsów rodzajów kolumn. I po prostu brzmienie bardziej uniwersalne, tak? Mogłem sobie rzeczywiście zrobić prawie że Marshalla, prawie że Fendera, prawie że Messe. I jakoś to zadziałało. Na początku na Piveju 1.50 grałem, a teraz gram na Messie. W sensie na symulacji? Na symulacji Messie, tak. Messy. A sam próbowałeś robić profile jakieś wzmacniacze? Wzmacniaczy nie, ale sprofilowałem sobie jakiś multi-efekt, taki chiński, taki mały. Tak? No. I powiem, że Kemper jest bardzo ciekawym urządzeniem, bo po sprofilowaniu zabrzmiało to lepiej niż oryginał. Aha. Po prostu Kemper coś od siebie takiego dodaje tam, coś ma w tym środkowym paśmie, co ciekawie brzmi. Ja sprofilowałem Joyo Meteor, taką małą, no. Taki mały, wiesz, 20 W taki wzmacniaczyk. No i też nie zagrał identycznie. Nie wiem, czy lepiej, na pewno nie gorzej. Nie gorzej, no, inaczej. No, było coś, co powstało takie brzmienie, wiesz, zupełnie inne, bo też przez chwilę się tym Kemperem gdzieś tam bawiłem. No dobra, jak to oceniasz? Po używaniu różnych wzmacniaczy lampowych i tak dalej, jak nagle oceniasz to, że wolisz teraz na Kemperze, czy myślisz, że wrócisz kiedyś do lampy, czy jest coś, czego ci brak? Jak to powiem wygląda? Powiem tak, niczego mi nie brakuje. Ostatnio testowałem dwa heady, Messe, Dualkę i EVH'a, 5153. Myślałem, że po tym teście będę sprzedawał Kempera i od razu pójdę znowu w lampę. Ale nie, jakoś nie. Wiadomo, jest różnica w tamto brzmienie. Rzeczywiście może w niektórych przypadkach jest skuteczniejsze, ale... Czyli no, różnica podstawowa jest w tym, że tutaj słyszysz głośnik tak jak jest własnym uchem, a tam słyszysz głośnik przepuszczony przez mikrofon, tak? Tak, dokładnie. Więc to jest ta różnica w graniu, w nagrywaniu. Podejrzewam, że Kemper jest zupełnie wystarczający do wszystkiego. Jeśli się przyzwyczaisz do tego brzmienia, tak, że tak jakbyś siedział w studio, za ścianą by stał wzmacniać, tego nie słyszysz, bo jest wygłuszony i tylko słyszysz to, co z majków, nie? Dokładnie. A wiesz, a nie masz tego dmuchania po nogawce, nie? Ale nie brakuje wiesz ci co? Tego? Jest trochę tego dmuchania. Ja tak oceniam, że z tą kolumną, co mam teraz na tych głośnikach, tak gdzieś 70% tego dmuchania jest. No to 30% to jest to, co mogłoby być lepiej. I co, i cała kapela się przysiadła na Kempery? No tak, teraz Bert, czy no nie cała, no gitarzyści. Bartek i ja na Kempera gramy, z tym, że Bartek to żeni z kolumną Messy Horizontal Reactifier, a ja z tą Buzaro Oversize na tych szerokopasmówkach. Słyszy mi się dużo lepiej, mniej jest takiego jakby chaosu i na razie nam to wystarcza. Też zostało to sprawdzone w boju, na live'ie tak samo nagrywaliśmy koncert, później wypuściliśmy go, jest to znośny dźwięk, nikogo nie wkurza. Także na razie nie zamierzam powracać do lampy. Ewentualnie troszeczkę mnie momentami kusi taki pewien quad cortex, ale jeszcze dam mu chwilkę. Tego w ogóle w życiu nie miałem, nie? Grałem na fraktalu u kolegi, miałem Kempera od kumpla pożyczonego na kilka miesięcy. No znam te wszystkie, wiesz, te tam bossy nowe, jakieś tam muery nowe, no to
I tak jak nie wiem, czy to było powiedziane w tej części, czy nie w tej części, ale generalnie cyfrowe rzeczy sprzedaży jakichś takich ostatnich 5 lat poszły, ta technologia naprawdę poszła bardzo, dokładnie, bardzo do przodu. I to nie są już, wiesz, Digitech, RP300 i nie, tego typu sprawy, jak to, inna liga, jakie to były, jak zaczynaliśmy, i nawet te wszystkie X3 Live'y i wiesz, te pody Go i tak dalej, i tak dalej, no to jeszcze były takie zabaweczki, chociaż były na przykład, no wiesz, ja mam pierwszą nerkę i jak jeszcze działałem na forach gitarowych, bo zaraz sobie przejdziemy do tematu w ogóle YouTube'owo-forumowego, to jak jeszcze działałem na forach gitarowych, to mieliśmy takiego kolegę, nie pytam, jak on się teraz nazywał, który wrzucił testy oryginalnego Bassmana nagranego w studiu i Bassmana z Line 6'a z pierwszej nerki. I było naprawdę bardzo mało ludzi, którzy w ogóle byli w stanie odgadnąć, który jest który. Mnie się udało, bo akurat miałem też tą możliwość, że grałem na prawdziwym Bassmanie. Natomiast wszystko było fajnie w starych cyfrach, dopóki nie włączyłeś high gainu. Tak, wtedy był zlepek, tak zwana kupa. Dokładnie, bo teraz te rzeczy high-gainowe są coraz lepsze. O, tu jakieś jest zagrożenie bezpieczeństwa mi się teraz. No, musimy uciekać, myślę. No to nieźle. Zawirusowałeś sobie komputer. No to jest możliwe, a to by było bardzo niedobre, nie? Czyli generalnie co? Jesteś raczej w tym momencie cyfrowym gitarzystą? Tak, ja jestem cyfrowym, nie zamierzam tego zmieniać, mnie to wystarcza. Mówię, jestem w 100% mnie to brzmienie zadawala. Wiem, że można lepiej, ale jakoś wystarczająca jest jakoś jak dla mnie. A gitarowo jak to poszło od tej V-ki? No bo V-ki już nie masz, tak? Tak, tego Gibsona już dawno nie mam, się przewinęło trochę już gitar po drodze. Jestem fanem V-ek. Mhm. Obecnie mam chyba najmniej gitar w historii, bo 3. Mam 2 V-ki i jedno takie dziwactwo, co? No to zaraz przywiozłem. A jakie te V-ki? V-ki to mam ESP, to jest wersja Arrow 7. Mhm. Czyli 7 V-ka, chyba 2018 rok, z tego co pamiętam. I cały czas aktywne pick-upy? To jest moja, nie, wywaliłem te EMG, co tam są. Z pick-upami to są też u mnie jaja, bo non-stop przechodzę z aktywów na pasywów, z pasywów na aktywne i tak co 5 lat. Średnio mnie się zmienia. Także wywaliłem te EMG, włożyłem tam pod most Nazgula. I też mocno wciul, nie? Pasywny, aktywny. Można powiedzieć, nie, to jest pasywny pick-up, ale ma brzmienie aktywnego, tak jakby powiedzieć. No. Pod mostem mam Duncan Solara, z Solara wyjęty, 7. Czyli jakiś Duncan design. To jest odpowiednik Setienta od Seymoura. No. Drugą gitarę to mam Solar Guitars, V-kę 1.7 FBB. I tam to są 7 wszystko? Tak. Na 7 grasz? Na 7. Usiłuję się przestawić od 10 lat grać na 7. Ja nie potrafię. No, powiem ci, że no, 10 lat usiłuję i czuję, że jeszcze nie jest to, co jak grałem na 6. Tak, gdzieś jeszcze tych 30% mi brakuje do tego. Ja jestem... Ogólnie ciężki temat. A liczysz od dołu strony, czy od góry? Od wiolinowych liczysz gryf? Wiesz co? Nie wiem, jakoś nie liczę. Zauważyłem, że to jest... Jak ludzie liczą od wiolinowych gryf, no, to jest dla nich bezproblemowo przesiąść się na 7. A jak liczą na przykład tak jak ja, że od 6 strony od basowej... Od basowej. To nie ma w ogóle żadnych szans na granie na 7. To ja od basowej. Ale jest coraz lepiej z tym. Do tego Solara też rzeczywiście włożyłem Nazgul. Ja mi ten Nazgul zagrał. Nazgul to jest Duncan czy ten? Duncan. Nie Bernacle. Duncan, tak. I to jest mój backup. Ten Solar, a podstawowa gitara to jest to ESP. Jakieś są między nimi różnice? Tak. Tak? Dobrze? No. Ale jest ESP japońskie ESP. Tak. A Solar jest indonezyjski. To jest indonezyjski, Kort. Tak.
Co do Solara, no, ma cudowny mostek, który sam stroi cały czas gitarę. Evertuna? No, tak, dokładnie, no, no, no. Evertuna. I bez tego mostka to sądzę, żebym mógł tego Solara sprzedać. Mhm. Może powiem dość kontrowersyjną teraz rzecz. Ja bardzo lubię Solary, miałem chyba 6 modeli tych gitar. Każda z tych gitar zajebiście dla mnie brzmiała, a wkurzało mnie jedno. Bardzo niska odporność na zmianę temperatury. Mhm. Ten gryf tam cały czas chodzi. I w zasadzie przejazd z jednego miejsca na drugi w zimie, zawsze regulacja gryfu. I to jest wkurzające. No, przesrane wręcz. No, jak mam Evertuna, no to ten Evertun to zniweluje coś. Czyli tam. Czyli są to gitary do grania w domu tak naprawdę. No nie wiem. Mam tego Solara już 3 rok. I jest teraz lepiej, ale na początku to było tak sobie. I to było z każdym Solarem, który miałem. Mhm. Jakoś tak mi wyszło. Także nie wiem, od czego to zależy, czy to może wysezonowanie drewna. Raczej, jakość tego drewna. Połączenie tych dwóch no, elementów właśnie. Ja myślę, że to może być też to chemiczne suszenie drewna. Tak, nie? Tak. No ale wiesz, chemicznie suszą drewno, wiele fabryk suszy drewno chemicznie. No, można zrobić to dobrze, można zrobić to może źle. Wiesz, ja nie wiem, czy VSP jest tak, że właśnie. Oni mają, wiesz, 30-letnie drewno wysuszone właśnie. Naprawdę. Nie wiem tego. Chciałem ci powiedzieć co do ESP. No. A to ESP mam ustawione na zero, prawie zerowa kołyska. Aha. Nigdy ten gryf mi się nie rusza. Wręcz nawet jak grałem na Wielkim Graniu na Stadionie Narodowym we wrześniu, było tam wieczorem 5 stopni. Mhm. Wszyscy stroili gitary cały czas i ja nic nie robiłem. Byłem w ciężkim szoku. Bez Evertuna z Floydem gitara, tylko z oryginalnym Floydem, tak? Mhm. Byłem w ciężkim szoku. No to jakaś może tam drobniutka korekta, może raz, ale to prawie w ogóle. No, czyli to jest ta odpowiedź, wiesz. Dobre drewno. O co chodzi, nie? I po co tak naprawdę jest jakość drewna i to dobre drewno. Dobra, a skąd w takim razie wziął się ten YouTube? Ten YouTube wziął się po co, z tego. Po co założyłeś kanał na YouTubie? No przecież. No kanał założyłem dlatego, tego jest już tyle. No. Przepraszam, że przerwę, ale tak. Tego jest już tyle. Każdy by chciał być YouTuberem. I każdy by chciał nie wiadomo jak bardzo. Być gwiazdą YouTube'a. Żartuję oczywiście. Bardzo dobrze, że założyłeś kanał na YouTubie. Im więcej kanałów gitarowych na YouTubie, tym więcej ludzi będzie interesowało się gitarą. Kontynuuj. Trzeba się wspierać. Znaczy, ode mnie to tak wyglądało, że zakupiłem sobie 2 lata temu sprzęt do nagrywania. Taki dość drogi, nagrywał wtedy w 4K. Gdzie ta kamera jest? To jest akurat już mój następny sprzęt. No. Słuchajcie, ma lepszą kamerę ode mnie. To nic mi nie znaczy. Ma 1000 razy lepszą kamerę ode mnie i w ogóle to dlatego moja kamera się obraziła i wyłączyła. Wyłączyła. Bo zobaczyła tą kamerę i zaraz tutaj teraz też padnie w ogóle plik i koniec w ogóle balu, nie będziemy już więcej kręcić. Sprawdź baterię właśnie. Tak, nie, sprawdzam, już teraz to powiem ci, że już mam chorobę, wiesz, już patrzę cały czas. Nie, no fajna sprawa, powiem ci, że tak wcześniej już o tym gadaliśmy, ale rączka mnie tutaj bardzo, bardzo urzekła. To jest akcesorium, to do każdej kamery sobie możesz muszę sobie takie coś chyba, kupić. Takie akcesorium chyba by mi się akurat przydało. I co, i montujesz w 4K i w ogóle działasz, wszystko robisz w 4K, tak? Tak, w 4K. Od początku, od 2 lat jak prowadzę kanał, zawsze było to 4K. W tym od 2 miesięcy, w zasadzie od miesiąca co mam tą kamerę, to jest nie tylko 4K, ale 4K 10 bit, czyli więcej kolorów. Mhm. No i co? Ludzie to oglądają potem na telefonach, słuchają nas na kiepskich słuchawkach. Na telefonie tego nie zobaczysz. A właśnie, jak oglądacie moje filmy na YouTubie, najlepiej sobie puścić na duży telewizor 4K. Mhm, ja nawet, i nie, ustawić domu, jakoś na 4K. W domu mam 4K, ale na telefonie tego raczej nie zobaczycie. No ja tutaj mam normalny Full HD telewizor, więc nawet nie kręcę w 4K. Nie mam możliwości kręcenia w 4K. Zresztą rozmawiałem z moimi, wiesz, z moimi widzami i powiedzieli, żebym w ogóle nie wchodził w to 4K, bo to jest zupełnie bez sensu w tym momencie, ale jak wygląda? Musisz mieć naprawdę bardzo, bardzo mocny komputer, żeby to zmontować? Wiesz co, no muszę mieć mocny komputer. Głównie
musi być dużo pamięci RAM. Mhm. Najlepiej 64 giga, żeby były. Mhm. Na 32 też będzie, ale jakby zrobił bardziej skomplikowany projekt i na przykład dokładał napisy jeszcze, znaczki, cuda, znaki wodne tam, to, to zacznie ci nagle brakować pamięci. I najlepiej, że był procek wielojajowy, nie? No ja w tym momencie na 16 rdzeniach. No, to poważnie. Tak, żebym mógł tu sobie coś montować, w tle coś tam idzie. Aha, parę rzeczy naraz mógł robić. No. No właśnie, ty też się właśnie tego bałem. Ale to też zależy od programu, jakiego używasz. No, no ja Vegasa używam. No Vegas jest dość leciwym programem. No. Mhm. Tak, że on ma na pewno wymagania mniejsze. Nie? No nie, no ja na razie jeszcze nie. Ja poczekam, aż będzie 8K. O, jest 8K. Jest już 8K? Pewnie. To czekam, aż będzie trójwymiarowy. To już było. Nie przyjęło się. Wszystkie firmy z tego zrezygnowały. Koniec. A hologram? O, jak Obi-Wan Kenobi? Wyświetlacze hologramu. No, no, takie wyświetlacze. Ja to będzie beka, nie? Ale wiesz jak co? Wiesz, chcę typa w naturalnej wielkości w domu i będzie, wiesz, no, cię nawijał. Tak jak te koncerty, nie? No. My to, ja to się już powoli nie będę mieścił, wiesz, w kadrze, nie? No nie przesadzaj. Nie, no powiem ci, że fajne, to ciężkie jest bardzo, ale no takie rzeczy to zawsze zabaweczki kuszą. No dobra, jak się zaczął ten YouTube? Tak, no i mówię, wydałem kasę jakoś, mówię, kurczę, ale noż może by coś spróbować w temacie zrobić, że może kiedyś się ten sprzęt zwróci albo coś. No to wesela trzeba kręcić. No nie, nie, nie. Jakoś... Krzty komu nie wideo filmowanie Bogdan. Tak, Bogdan. No, jakoś nie chcę zbytnio iść w tym kierunku. Właśnie poruszyłeś bardzo ciekawy temat. Duża ilość moich kolegów i tych, co grała ze mną w pierwszych zespołach, to właśnie grają do dzisiaj na weselach. Mm-hmm. I mają tyle kasy. I cały czas mi mówią, ty głupi, dlaczego tego nie robisz? No ja mówię, no widzisz, no taki jestem głupi. Mam jednego znajomego, który gra na weselach i nie narzeka rzeczywiście. No, dokładnie. A gra bardzo dobrze na gitarze. No widzisz. Wiesz, bez żadnego problemu. Normalnie, no, wiesz, Fendera ma za 6, no, tam 7 tysięcy, którego wozi na wesela, wiesz. Spoko, na zawodowych gratach sobie grają, można, chłopcy, nie? Wiesz, ja raz byłem na weselu mojej siostry, to goście Marszala normalnie mieli postawionego, jak, nie wiem, czy jakąś pleksę, czy 800-kę. Hmm. Normalnie Marszal stał, wiesz, gościu grał, no a co, nie? Widocznie tacy troszkę... Wiesz, wiadomo, bardziej... że teraz to wszyscy włożą jakąś tam, wiesz, Muera G300 i dobranoc. Nie? Wiesz co, ponoć słyszałem, że w ogóle ostatnie lata hitem wesel to jest Headrush. Headrush. No, na Headrushu i ten duży podłogowy, bo masz guzików milion, no, możesz sobie przypisać do każdej piosenki, jeszcze masz wyświetlacze pod każdym, także to na wesele dniu. Dobra, skąd ten YouTube? No, i postanowiłem, że spróbuję moich sił na YouTubie. Zacząłem sobie nagrywać, puszczać jakieś podkłady perkusyjne, do tego dogrywać na gitarze. Jakieś cuda tam, wianki sobie grałem. Później kupiłem poda Go i postanowiłem zrobić poradnik o nim. No mhm. I chyba z 6 filmików tam jest o nim. I omawiam poszczególne moje presety, wszystko. To chyba najbardziej cenne filmiki moje na YouTubie. Bo sporo osób, tak mi się wydaje, po tych filmikach zakupiło tego poda. Tego poda. Bo pisali do mnie, dzwonili, o jakieś tam rady, coś tam, jak coś zrobić. A polski dystrybutor poda do ciebie napisał? Nie, nie. Nie napisał. Czyli od razu dowiedziałeś się, jak to wygląda. Dokładnie. Dlatego wężykiem, spokojnie, jestem niezależny, robię swoje. Ja 6 lat, mówię to, co ja 6 lat czekałem na to, no, żeby ktokolwiek do mnie to napisał. Jeszcze, nie? To jeszcze trochę. To ci od razu mówię, że to tak. Plus mnożnik jeszcze teraz, jak jest trudniej, to będzie 10. Ale w końcu, wiesz, nawet na początku zaczęli odpowiadać na maile, a potem zaczęli sami pisać. A, no, spoko. To taka droga, nie? Nie, no, tak coś próbuję, no mówię, no. Nikt mnie nie zmusza, nikt mnie nie mówi... co mam mówić, także myślę, że jest to naturalne. No. Mnie zupełnie też nie. No, ale robisz to w miarę regularnie. Jest tak, jeden, co tydzień. Jest jeden odcinek w tygodniu, stała pora. Środa 19, jest zawsze filmik. Co by nie było, czy bym był chory, miałem 3 stopni gorączki, miałem COVID-a też, no, kręciłem.
No, filmik. Ja kręciłem, jak miałem ospę wieczną, nie? No. Cały w chrostach. A nie widziałem tego. Kręciłem, bez, jak nie miałem zęba. Chyba, że podmiękł. A gdzie ja ci to znajdę, jak mam 1500 filmów, to ja nie pamiętam, co w zeszłym tygodniu wrzucałem. więc raczej nie. Natomiast, no dobra, i zadowolony jesteś z tego, że tego YouTube'a robisz? Fajnie no jest, fajnie co? Jest odzew, czy na przykład spotykasz się z jakimś hejtem? Różnie jest, znasz ten temat chyba... A no bardziej jest też dość spora liczba hejterów. Jest też taki, co pozytywnie piszą. Ja mam stosunkowo mało czasu i poświęcam z reguły na filmik co tydzień no, maksimum te 3 godziny. Tak? Mhm. Więcej po prostu nie mam tyle czasu. Dlatego czasami no, nie da się zajebistego filmu w takim czasie zrobić. Tak? Także no... Są też osoby, które właśnie, nie wiem skąd się ci hejterzy biorą, czy oni rzeczywiście są wysyłani przez jakieś tam inne firmy, czy innych youtuberów, czy oni po prostu są zazdrośni, kurczę? Nie, ale jak przez inne firmy i przez innych youtuberów? Co nie ty? Nie wiem, bo... Czasami się zdarza właśnie, że nie, no to jest ktoś szczeli, takie słuchaj, to jest zupełnie... Czynnik ludzki zupy. To jest. To są no. Ludzie po prostu. No ludzie są tacy. To nie tak, no. Że ktoś cię na kogoś na ciebie nasyła, no tylko ludzie są po prostu... No lubią dosrać, tak? Wiesz, i lubią być lepsi, mądrzejsi. Tak. Może wiesz, może chcieliby mieć taką kamerę i też nakręcić tak, film, tak. A tego nie robią z jakiegoś powodu. No to jedyne co, to ci mogą tam napisać, że ale źle zrobiłeś, nie? Słuchaj, jeżeli coś źle zrobiłeś i piszą konstruktywną krytykę, to wtedy to nie jest hejt. To jest zajebiste. Chociaż w zależności też dokładnie. W jaki sposób to jest napisane, nie? Tak. Ale no są tacy ludzie, którzy po prostu cieszą się tym, że ci dosrają. No to nie wiem, no do szkoły nie chodziłeś? No dokładnie. Wie, no byli zawsze tacy, takie, no jak sobie z tym radzisz? No radzę sobie tak, że no słabo sobie radzę. Aha. Wkurzam się czasami i po prostu mam ochotę coś odpowiedzieć, summa summarum nie odpowiadam nic, albo lepiej piszę jakoś na okrągło, także żeby był wilk cały i owca cała, ale... Bardzo mnie to boli. No. Jesteś dość popularny na pewnym forum gitarowym również. A, no tak. Pozdrawiam wszystkich z forum 7string.pl. Mm-hmm. Nie, no to jest forum osób, twierdzą o sobie, że są 100% zawodowcami. Pewnie tak jest. I filmik, który zamieszczę na przykład na tym forum, musi być filmik o jakości no przynajmniej Ola Egmunda. Jeżeli jest troszkę gorzej, no to od razu jest no hej. To dobrze, ja tam nic nie zamieszczę. No, nie polecam. Ale nie, forum ogólnie jest bardzo specyficzne. Mhm. Ale co, to tam się jakoś tam się spotkałeś z jakimś takim grubym hejterem? Tak, tak. Bo wiesz o co chodzi? Ja od jakiegoś czasu miałem taki problem, bo też nie mówiliśmy o strojach gitary. No. Zmieniał się strój w przeciągu tam iluś lat. Zacząłem od E, później było ACD-ów, czyli drop C, mhm. Później drop B, a od tam 6 lat jest drop A. Mhm. I no to masz normalną szóstkę zadaną jedną struną. No, no ale jak masz gitarę, która ma skalę 25,5 i dropujesz ją do A, to musisz mieć ją idealnie ustawioną i musisz uważać na jak grasz, mm-hmm. Bo inaczej no, nie zawsze to będzie stroiło. I tam te osoby są bardzo wyczulone na tym forum, jak ktoś delikatnie nie stroi, to od razu jesteś gość, jesteś kiepski. nie rób tego, nie wrzucam nie rób nic. Tego więcej, nie bo, wchodzę, bo daję sobie nie da się tego słuchać, forum. Nie da się tego słuchać, bo tam o pucenta coś było i no nie da się tego słuchać. No ale nie no. Przeraża cię to robić. Nie przeraża mnie to. YouTube działa, powiem, swoje, powiem tak? Że troszkę mi to nawet pomogło. Aha. Bo grałem... Cześć, teraz już zrobimy tak. No właśnie. Troszkę mi to nawet pomogło, bo grałem na tej siódemce w drop A, miałem najgłupszą strunę 62. Ale metodą prób i błędów doszedłem do wniosku, że najlepsza będzie 70. Wtedy te odstrojenia, bo ja dość mocno uderzam w struny, mm-hmm. Są dużo mniejsze. I między innymi przez ten zabieg wydaje mi się, że lepiej stroję. No. W
tym niskim stroju. Bo wiadomo, takich strojów to powinny być gitary raczej barytonowe. Nie? No, co najmniej 26,5 by było lepiej, nie? No. Tam o ten cal dłuższa ta menzura, jakby była, to już jest zawsze no, troszeczkę lepiej. Czy nawet 26 cali, troszeczkę lepiej, ale ty, no, z drugiej strony Korn przez lata grał. No. Na normalnej gitarze 25,5 i wiesz, i dawał radę. I dawał radę, tak? Wiesz, i Banet zakłada struny 52 do, no, na siódmą strunę strojoną w B. Trzeba na, smyrać tą strunę. Wiesz, dotykać. Więc to wszystko zależy od tego, jak, co, gdzie i jaka jest ta konfiguracja i co z tego chcesz wyciągnąć. Dokładnie. Tak naprawdę, więc słuchaj, tam generalnie to powiem tak, no hejt jest taki, no napisze ci 10 rzeczy coś fajnego, a jedna osoba napisze takie jakiegoś psztyczka, to wiadomo, że bardziej boli ten psztyczek, tak, niż te 10 osób, które ci powiedziało coś fajnego. Słuchaj. Ale idzie się przyzwyczaić. Słuchaj, jest to wiesz, nieodłączny element tejże roboty, to nazwijmy. No to słuchaj, to na tym forum 10 osób ci napisze coś niefajnego, a jedna osoba ci napisze coś fajnego. To może to akurat tacy ludzie, no ale to fajnie, ja nie wiem, ja już dawno, bardzo dawno na fora nie wchodziłem, zresztą u mnie YouTube zaczął się od tego właśnie, że uciekłem z forów, nie? No. Pisanie przez 3 lata tych samych tematów i powtarzanie tego samego coraz to nowym ludziom i tłumaczenie coraz tego, znudziło mi się. A wiesz co mnie najbardziej wkurza na tych forach, że osoby, które nie miały do czynienia z danym sprzętem, odczytane mega, są ekspertami. No i to jest właśnie a nawet kolejne, nie dotknęły tego sprzętu. Nawet właśnie, nie były blisko jest, niego. To jest kolejna rzecz, jeśli chodzi właśnie o fora. Że wiele są mega ludzi, odczytane i oglądane. Dokładnie. Wiele ludzi na forach powtarza opinie, które zasłyszało gdzieś, tak, i tak dalej, i tak dalej. Są to tak zwani teoretycy. I no, my robiąc YouTube przynajmniej pokazujemy coś praktycznie. Dobrze, źle, ze swojej perspektywy, z twoimi błędami, z moimi błędami, wiesz, z moimi umiejętnościami, twoimi umiejętnościami, ale jest to namacalny dowód tego, że to, o czym mówimy, istnieje i nie mówimy o tym, bo sobie przeczytaliśmy o tym, że wiesz, o kurde, Gibsony z lat 60. to są gitary, a żadne inne to w ogóle tam, wiesz. A te nowe to są w ogóle w Chinach robione, wiesz, bo ktoś tak gdzieś powiedział, nie? Więc to jest fajne i dlatego te YouTube dobrze, że się rozwijają i fajnie, że są różne kanały, które, wiesz, które prezentują jakieś tam kwestie. Ale ile lat to już robisz? Tak regularnie? No, 2 lata. Dwa lata jakoś minęło chyba w listopadzie. No. Mhm. I tak jeszcze nie mogę dobić do tych 4000 godzin. Jeszcze tak troszkę brakuje. A co to znaczy? A co to robić? Bo tak się zmieniło YouTube od chyba 3 lat zrobił, że żeby wejść w ogóle w program reklam, musisz mieć 4000 oglądalności. Ale z reklam to nie ma praktycznie prawie wcale pieniędzy. No wiem, ale ogólnie wiesz... Znaczy przy takich wyświetleniach? No wiem, rozumiem. Ile masz wyświetleń odcinka? No. Zależy. To się też zmienia, bo to jest bardzo nierówne. Czasami wydaje mi się, że zrobię mega film, że mega sprzęt, nie wiadomo co, przyłożyłem się, wszystko zgryzłem i kurde, jest, po tygodniu jest 200. A potem robisz jakieś coś... A czasami głupotę zrobię, gdzieś pojadę z kamerą coś ten... 2000. No tak. No. Nie wiem, od czego to zależy. Nie mam pojęcia. To jeśli chciałbyś ode mnie rady... Jakieś algorytmy jakieś. Jakbyś chciał ode mnie rady, to ja też nie wiem. Tak, ale to jest takie coś, że się namęczysz, narobisz nie wiadomo co i w ogóle nikt tego nie chce obejrzeć, a nagle jest coś, co w ogóle wiesz, zrobiłeś, a dobra, to wrzucę tam dzisiaj takie coś i jest w ogóle, ale wiesz co, tam z tych reklam z YouTube'a to nie są jakieś wielkie pieniądze, nie? Przy takich wyświetleniach, nawet jak moich, które też są, wiesz, to jest wszystko cały czas nisza, małe i w ogóle i tak dalej, wiesz, ja mam tam 100 tysięcy wyświetleń miesięcznie w tym momencie, mniej więcej, nie? To są w ogóle... Śmieszne rzeczy. Nie można o tym mówić, niestety. Powiem ci poza kamerą, nie można o tym mówić, nie? Bo to w regulamin tych reklam zabrania mówienia. Ale wiesz, każdy, kto, wiesz, kto zaczyna, kto nie wiesz, czym to się jest, to myśli, kurczę, jak ma tyle reklam, to musi nie wiadomo, co tam mieć, nie? No tak. A to ja mam reklamy po to, żeby algorytm w ogóle mnie wyświetlał. No widzisz. Czyli wpływa na pozycjonowanie, tak? Wpływa to na pozycjonowanie, no bo jeśli mam 3 reklamy w półgodzinnym materiale, albo na przykład tam 4 reklamy w godzinnym materiale, no to algorytm YouTube'a widzi to, że są tam reklamy, czyli jest możliwość zarobienia przez YouTube pieniędzy od tych reklamodawców i
pcha gdzieś ten film. Ja na tej zasadzie to traktuję. No, pieniądze z tego to są śmieszne, nie? Nie no, ogólnie traktuję to jako hobby. Totalne hobby, nic poważnego. Jak kiedyś się coś rozkręciło, to może, ale na razie jest to zupełne hobby moje. No i, no, i bardzo dobrze, i niech tak to wygląda, bo to wiesz, bo to mówię, no dla mnie to jest fajne, że są nowe kanały, które pokazują zupełnie inną perspektywę, nie? I jak nawet mam czas, czasami jest go mało raczej, no bo jak się tworzy tyle, co ja, to nie ma czasu, ale, ale generalnie no staram się tam, wiesz, zajrzeć do kogoś i zobaczyć ten, ten progres, więc raz na pół roku sobie tam, wiesz, wchodzę i patrzę na te twoje światełka rozświetlone. No ja uwielbiam tą minę, jak robisz, jak grasz, to wiem. Ja mam taką, ja robię takiego kaczorka i nie jestem w stanie w ogóle nic z tym... To jest odruch bezwarunkowy. Tak, ja mam takiego kaczorka, ja tak, tak mam... Nie, nawet więcej, ja nie potrafię tej miny zrobić, jak nie gram na gitarze, nie? To jest takie... Słuchaj. Takiego kaczorka robię, a ty masz to, wiesz... Ale ja mam jeszcze, wiesz co, taki, ty tak wyglądasz, jakbyś cały czas taki był, że napompowany, taki jestem. Mam jeszcze, kiedyś mnie ktoś zhajtował za to, bo odruchem bezwarunkowym jeszcze jest język. Aha. I coś napisał mi, że coś tam, w końcu ściągnij tą koszulkę, bo już śmierdzi, bo już coś tam i weź, nie rób tego obrzydliwego języka. No, odruch bezwarunkowy, nie? No weź, nie rób, załóż maskę i grą. Wiesz, mam kolegę, który gra w zawodowym zespole, który gra na gitarze i robi... Aha. Tak. Rusza sobie, wiesz, ustami na przykład, nie? I nie jest w stanie... Do rytmu. Nie jest, nawet chyba nie, powiem ci szczerze. I nie jest w stanie z tym nic za bardzo, wiesz, zrobić i od lat to robi, więc... No, ludzie różne nawyki mają, no to mój basista sobie do rytmu daje nóżką. No nie, no to wie, no to podstawa. I to idealnie, no. Tak? Powiem ci, że nie wiedziałem. Nie, no to tak, wie, no nóżka to jest, nóżka musi chodzić, nie? Jeżeli coś nie jest pod nóżkę, to nie jest dobre. No dokładnie. No. Czy jakieś zakupy gitarowe, coś masz w głowie na przyszły rok, postanowienia noworoczne, zakupienia nowej gitary, jak to wygląda? Te gitary, które mam obecnie, mi wystarczają. Oczywiście nie mówię nigdy nie, no bo jestem trochę na tym punkcie świrem i jak coś mi wejdzie do głowy, to ja będę sprzedawał wszystko, żeby tylko to mieć. Nie? Aha. Także nie mówię nie. No zobaczymy, no. Przywozę fajną gitarę tutaj dzisiaj. A no właśnie, to pokażmy tą gitarę. Gitara czy skrzypce? Gitara czy wiolonczelka? Mini wiolonczela. Mini wiolonczelka taka, pokaż. Nie, tutaj chyba. Legator? O. Ja myślę, że ta marka to jest tylko w internetach i że tylko są zdjęcia wygenerowane. Nie, to jest amerykańska firma. Ładne. Ale ładne. To jest amerykańska firma. Ale główkę złamałeś. No złamałem, bo wiesz co, zawadziłem na koncercie kiedyś i już ją nie przyklejałem. Ale śliczna gitara, piękna jest. No taka właśnie, wydaje mi się, że jest nie najgorsza i bardzo rzadka. Nie wiem nawet, czy ktoś w Polsce ją ma. Ale Legatora w ogóle, czy po prostu nie. To wykończenie? Ten model. To jest Legator G7 FX, rabinowy. Jest filmik na moim kanale chyba. Możesz sobie zobaczyć. Ale koreańska gitara to jest. No, bo to jest amerykańska firma, która produkuje gitary w Korei. Aha. I sprzedaje to chyba Toman. Chyba tylko Toman, nawet jakieś tam firmy są, ale to... Czyli to Harley Benton jest po prostu wyższa półka. No, tak? Harley Benton taki lepszy. Ogólnie... No bardzo ładna, powiem ci, że pod mega mi się tu, wiesz, podobają te fiolety i te przejścia, no, i tak dalej. Takie co wymyślili, no. Tu jest też ciekawy rzecz. Skill switchek, tak? Jak włożysz jakiegokolwiek jacka, masz jakiegoś jacka? Nie tego. Nie jak tego? Coś to tego? Czerwonego. Bo sobie kierujesz jacka. Że się będzie świecił. Aha. No. I to masz kill switcha, no. Aha. Fishmany, fluency, tak? Tak. I tu masz 25,5 i 27. Pokaż kostkę. No to tutaj już na 7 stringu powinni cię kochać. Dokładnie. Ta gitara była kupiona po tych hejtach właśnie o niestrojenie. Po czym nagrałem filmik, no i oczywiście dalej nie stroję. Nie zasługujesz na taką gitarę, no. Po prostu. Dalej nie stroję. No zdechy to jest moc, ona powiem ci, mamo. A jak z tym, z krzywymi progami? Przyzwyczaiłem się, może w tydzień. Aha. Nie było jakiegoś problemu.
Ogólnie to jest taka gitara, którą mam praktycznie cały czas rozłożoną, czyli mam jakieś natchnienie, biorę, gram. Fajne wiosło, ładne. Szkoda, że bez tej główki, No i tu oczywiście jest przez cały korpus. Mhm. No tak, no gdy przez korpus, ale tu z takim fajnym przemalowankiem. Tak, przemalowankiem. Nie, no ładne, ładne wiosełko, nie? Też jeszcze tu nie odkleiłeś tej Tak, nie odkleiłem, bo to jest nówka. Ma nie cały rok, mniej więcej. Co, i to jest jakieś takie podstawowe twoje wiosło w tym momencie? Nie. Nie. To jest moje takie wiosło domowe, powiedziałbym. Mm-hmm. Podstawowym wiosłem to jest to ESP Arrow 7. Jakoś te V-ki do mnie lepiej przemawiają. No i w ESP, no, ta zaleta, o której rozmawialiśmy, na warunki atmosferyczne te mój... A ta? Ta na pewno jest lepsza od Solara, ale nie idealna. Mm-hmm. Ale jest całkiem nieźle. To jest jakiś Heban Makassar na podstrunnicy? To jest Heban, tak. Heban Makassar, no, to jest, nie? No. Tu jest klon przekładany, to jest chyba orzech? Nie Węgę? Albo Węgę, no. Już nawet zapomniałem. A DH? Skrzydełka? DH to powinien być Olcha, z tego co pamiętam. I co, jakiś... Co to I jest, tu jest jakaś nakładka. Jakieś coś chyba wzorzystego, nie? Jakieś chore drewno to jest, ale bukmeczowe jest przynajmniej, więc okej. Okay. Nie wiem, czy ona jest z jakąś żywicą, jest? Nie. Nie wiem. Nie, taki jest patent drewna. Nie, takie jest chyba drewno. Fajna rzecz, że regulacja gryfu jest tutaj. Mhm. Nie gdzieś tam, tylko cyk. Ale nie trzeba często regulować tego gryfu. Także ona jest w miarę stabilna. No i elegancko, kurczę. A jak kapela w ogóle? Pytasz o Spektrum? O Spektrum, no. No, działamy dalej. Jest to utrudnione, bo ja mieszkam w Kielcach. Gramy w garażu moich rodziców. Już od 2000 chyba roku, czyli trochę. Także próby są rzadko. Raz na miesiąc albo dwa razy na miesiąc max. Zmieniały się składy. Powolutku kończymy trzeci album. Będziemy chcieli go nagrać. A bo tak ostatnio mam też taką fazę, zamkniemy sobie tą rozmowę, więc z tym zespołem. Mam taką fazę, że pytam się kapel różnych, z różnej półki graniowej. Nie mówię tutaj o tym, co gracie i jak gracie, tylko o rynku tak zwanym, nie? Czyli wiesz, z osobami, które gdzieś tam, no nie wiem, z Brooklynem na przykład, który wiesz, grali ich tam w antyradio i tak dalej, i tak dalej. Wczoraj był u mnie taki zespół OKAP, który na przykład w ogóle dopiero zaczyna. Oglądają to właśnie. Po co gracie? Dla przyjemności. Dla przyjemności. Tylko i wyłącznie dla przyjemności, żeby zagrać sobie od czasu do czasu fajny koncert, żeby ludzie się bawili, żeby była przyjemność i tyle. No, w tym roku było słabo, zagraliśmy dwa koncerty, ale jeden zagraliśmy w garażu w Krakowie, jakoś chyba w kwietniu i mieliśmy full. A byłeś się headlinerem jakby? No, przez prawie, bo tam jeszcze był Anielski Orszak, ostatni grał, my tam przed. O, tam bardzo fajnie też zespół grał, Ebb of Sound. I ten zespół taki z Krakowa, też fajny, że to wyleczyła mi nazwa. To jakoś był taki pierwszy koncert po tym lockdownie i naprawdę zwalił się pełen klub. Byliśmy mile zaskoczeni. Fajne wiosło. Czym jeździsz? W tym momencie golfem. Golfem? No, golfem w kombi. W kombi, a no właśnie miałem się dodać, bo każdy gitarzysta musi grać w kombi, nie? No, niestety. Znaczy, w sensie nie grać, tylko niestety. Jeździć kombi. Dlaczego niestety? No nie, ja sobie nie wyobrażam w ogóle, po co inne są, po co ktoś robi inne samochody? Ci, po co są sedany w ogóle? Ale jeszcze dwa lata temu jeździłem busem. Aha. A nie, no, Vivaro. No, to wyższa szkoła. No i to było fajne, bo mogliśmy się zabrać na koncert wszyscy, pięknie, ładnie, trzeba było płacić komuś, coś tam. Ale powodzenia, proszę pana, z kanałem.
Dziękuję bardzo. 4000 wyświetleń, tak, żeby weszło, wiesz, żeby weszły reklamy, wtedy zobaczysz, o co chodzi. Wtedy będą hejty, włączył reklamy. Ale się nachapał. Wielkie propsy dla wszystkich, którzy docierają do końca odcinka. Jeżeli dotarliście do końca tego odcinka, możecie napisać w komentarzu, że wódeczka ma być gęsta i zimna. Słuchajcie, przypominam wszystkim, że w konkursie dla patronów w tym miesiącu jest do wygrania taka dosyć śmieszna gitarka. Zaraz tam jeszcze dołożę jakieś nagrody, jak tylko się uporam z rozwiązaniem konkursu z zeszłego miesiąca, co za chwileczkę będę czynił, ale już pewnie to zobaczyliście, bo już pewnie to wrzuciłem. To zaraz też wymyślę, jakie inne nagrody. I przypominam, że jutro też ogłoszę konkurs taki nie tylko dla patronów, ale dla wszystkich, którzy kanał oglądają, ten konkurs graniowy Pinky Blues. Wielkie propsy oczywiście dla wszystkich, którzy kanał wspierają. Tak jak mówiłem, takie odcinki powstają dzięki wam. Powstają dzięki temu, że jest kasa na to, żeby w ogóle te odcinki powstawały. Jest kasa na to, żeby to miejsce się tutaj, wiecie, opłaciło, opłacić czynsz. W sensie, że znaczy, żeby dało się opłacić ten czynsz. Więc kanał istnieje dzięki waszemu wsparciu. Jak wiecie, te cele są bardzo, bardzo różne. W tym momencie chciałbym rozwinąć Fogment, chciałbym, żeby ktoś mi montował odcinki, chciałbym mieć pieniądze na to, żeby gdzieś pojechać i zrobić wywiad za granicę województwa łódzkiego. No i generalnie wpadnijcie na te patronaty, zobaczcie, co tam się dzieje. Fajna społeczność, nie tylko Fogowiczów, czyli nie tylko osób, które stale oglądają kanał, ale również fajna społeczność ludzi, którzy postanowili, że warto na ten kanał jakieś pieniądze wpłacić. Ogromnie jestem wam za to wdzięczny i namawiam każdego, kto filmiki ogląda, do tego, żeby chociaż tą dyszką raz na jakiś czas wsparł to, co się tutaj dzieje, bo słuchajcie, robienie YouTube'a to nie jest zabawa, tak naprawdę. Znaczy, to jest zabawa, ale ta zabawa jest pracą. A ta praca wcale nie jest taka, że wiecie, że to, no może nie kopię łopatą, ale to jest normalna robota. I tyle. No, jeśli się tworzy tak regularnie treści jak ja, no to się poświęca na to bardzo, bardzo dużo czasu po prostu, tak? Więc dziękuję za to, co robicie. Dobra, już teraz końcowa samochodowa. No i pamiętajcie, że ta wódeczka ma być gęsta i zimna. No to jeśli już gadaliśmy o tej wojnie, no to oczywiście jest również element, no jest to element wojenny zdecydowanie, i produkcja wojskowa Audi Auto Uniona w szarych barwach matowych. No widać, że to są te wzmocnione. To widać ewidentnie, że to są te wzmocnione. Taki autobusik taki dla żołnierzy. Jest to jakiś urok. Oczywiście pozdrawiam Gajosa, który jest przeciwnikiem wojen nawet w muzeach i pokazywania takich rzeczy. No ale jest w tym jakiś tam urok gdzieś. Nie wiem jaki tak naprawdę i dlaczego mi się tak wydaje. No ale to jest śmieszne autko, nie? Na przykład takie, no nie da się ukryć, że to jest mega śmieszny samochodzik. Taki półczołgowy taki nawet, nie? No a jakbyście tam kupowali świece Boscha, to wiedzcie, że coś się dzieje, nie? To też może jest Boscha. W każdym razie, o, tam jest taki malunek takiego flapjackowatego Glana. Ciekawe, co sobie tak naprawdę myślą ci współcześni Niemcy o tym wszystkim. Jak oni są, jaka jest u nich ta narracja? No ci nie wyglądają na współczesnych, ci to raczej grali na trąbkach jeszcze. Ta narracja jaka jest? Co oznacza trójkącik czerwony? Bo to są jakieś tam oznaczenia. Tutaj w ogóle bez drzwi. Po co były drzwi? Szybko trzeba było wybiegać z samochodów. Więc drzwi były niepotrzebne, nie? Nie wiem, ci panowie to już chyba po wojnie się tam jakoś urodzili, nie wiem jak tam jest. Dobra, nie będę ich obgadywał. Daj im Bozia zdrowie.